I witam do gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 4 marca 2020 roku, czyli środa. A więc od razu sprawdźmy, co się dzieje na koń Papryce. A więc Bitcoin 8798 dolarów, czyli niecały procent w dół. W ostatnich 24 godzinach market cap 254 miliardy dolarów. Jeżeli chodzi o projekt, który sobie najlepiej poradziły. Mamy tutaj oczywiście takie projekty jak Matic Network 12% na plusie, Chainlink 11, i kolejnym jest Nervos Network, projekty, które sobie gorzej poradziły w ostatnich 24 godzinach. Sprawdźmy dokładniej te, które mają największe wolumeny. Także pierwszym jest Kyber Network, minus prawie 7%, Nexo minus 5% i Maker minus. 4.22. You today dodaje informację o tym, że Litecoin i protokół Mymble, Wimble będzie testowany już pod koniec lata 2020 roku. Czyli jeszcze troszeczkę poczekamy do końca lata 2020 roku, gdzie już tutaj będzie końcówka tego testnetu, który tutaj się wydarzy. No i dalej będzie implementacja na Litecoinie Mymble Wimble. Także mamy już oficjalne daty, które mogą nas wprowadzić, powiedzmy, gdzieś w okolice wprowadzenia właśnie tego protokołu na Litecoin. The Block podaje nam informację o tym, że Robinhood był niedostępny przez 17 godzin, a więc ta giełda ze Stanów Zjednoczonych 17 godzin była niedostępna dla swoich inwestorów. I tutaj są dwa pytania, które się pojawiają. Jednym z nich czy na przykład Sek nie zapyta się o to, co się wydarzyło właśnie na Robin Hood podczas 17-godzinnej nieobecności tej platformy. Wiemy, że mamy bardzo dużo, no powiedzmy, wkurzonych, o delikatnie mówiąc, traderów, którzy przekazali taką informację, że jak tylko platforma pojawi się z powrotem tutaj na nowo, to wypłacą swoje kryptowaluty czy też inne aktywa z tej giełdy. I dlatego tutaj będą kolejne pytania zadawane, dlaczego 17-godzinna przerwa na Robin Hoodzie. Dekrypt podaje informację, że pomału ta wojna domowa na stymicie zaczyna brać tutaj ciekawe obroty. A więc widzimy, że Binance i Huobi niestety, albo stety. Na niekorzyść Justina Sana wycofali się ze swoich oryginalnych głosów, które były użyte od użytkowników, które miały powiedzmy kryptowaluty Steam przechowywane na ich giełdach. Także widzimy, że te oficjalne głosy nie są już dostępne, i wycofali się z tego w tym momencie. Nawet niektórzy tutaj na Twitterze sądzili, że to jest bardzo łatwa sprawa. Do wygrania w sądzie, jeżeli chodzi o użycie aktyw, powiedzmy, danych osób na giełdach bez ich wiedzy. Także widzimy, że na razie wracamy do punktu zero. Do tego, który był przed tym atakiem, gdzie Justin Sun nie do końca teraz wygrywa w tym, co się działo na stymicie i Binance i Huobi wycofują się ze swoich oryginalnych. Głosów. To jest ciekawe. Jestem ciekawy, jak się zakończy ta walka pomiędzy no, społecznością Stimita, można powiedzieć, i tym wybranym głosom, które były wcześniej, a przejęciem przez Justina Sana Stimita. To jest ciekawe. W międzyczasie Justin Sun próbował tutaj wytłumaczyć to, co się wydarzyło na tej giełdzie, czy powiedzmy na Stimicie. To była tylko obrona przed niechcianymi atakującymi albo nawet hakerami, jak to nazwał, tylko problem w tym, że ci hakerzy albo witness, czyli ta wybrana część społeczności na Steamitie, ona była wybrana dużo wcześniej, zanim jeszcze Justin Sun się pojawił. To nie do końca można nazwać ich po prostu atakującymi czy hakerami. No ale widzimy, że coś tu zaczyna się dziać. CZ Binance pisze, że okej, okay, nie ma problemu, my się tutaj dalej nie interesujemy tą sprawą. Na początku zaportowaliśmy Justina Sana, ale w tym momencie wycofujemy się ze swojego głosu, bo pamiętamy, że giełdy nie powinny tutaj brać udziału, powiedzmy, z jednej ze stron, jeżeli chodzi po prostu o takie rzeczy. To dodawało. No, takiego dodatkowego pytania w ostatnich 24 godzinach, czy giełdy mogą powodować tą dodatkową centralizację prawa głosu właśnie w takich systemach jak DEPOS, gdzie faktycznie tutaj było bez wiedzy, powiedzmy, użytkowników, którzy trzymali daną kryptowalutę na ich giełdzie, no to prawo głosu wykorzystywane. Niech do końca. Tutaj oczywiście niektórzy uważali zgodnie z prawem. Także to jest ciekawe, jak tutaj się zakończy ta sprawa. CZ wraca do normy, tak jak po ostatnich, można powiedzieć, tutaj swoich pomysłach, gdzie trzeba by cofnąć blok BTC, bo ktoś tam stracił ogromnej ilości pieniędzy, żeby zadość uczynić. Tutaj w tym przypadku tak samo na początku. Pomagają Justinowi Sanowi, a potem się wycofują z tego tylko po ataku społeczności. To jest ciekawe. Jak myślicie? Jak na to zareaguje społeczność dalej? Ale w tym momencie, chociaż coś zostało wykonane na plus tego, co było. No, najważniejsze, czyli decentralizacja depos Delegated Proof of Stake inaczej. No i zobaczymy, co tutaj w kolejnych dniach się w takim bądź razie dowiemy. Kolejna informacja, tutaj Bing Crypto mówi o tym, ile jest powiedzmy bitcoinów i porównują tutaj zamrożonych w Lightning Network do WBTC, czyli do protokołów Ethereum, które też są zamrożone. KryptoLark właśnie wychodzi z takim twitterem, gdzie dowiadujemy się, że zobaczmy, na dziewiątym miejscu jest Lightning Network, bitcoiny Zamrożone tutaj, oczywiście, w protokole Lightning Network, a do tego mamy już na dziesiątym miejscu WBTC, czyli Wrapped bitcoiny na Ethereum, na taką samą kwotę. Także widzimy, że Lightning Network jest z nami od 2015 roku, a tutaj nagle wyskakuje WBTC, gdzie blokuje się bitcoiny do tego, żeby użyć, powiedzmy, na platformie. Ethereum różnych DAppów czy po prostu DeFi zdecentralizowanych finansów, a na Lightning Network tylko po prostu możemy użyć, no, na pewno nie tych aplikacji, które są na Ethereum. Także widzimy, że faktycznie jest tutaj zapotrzebowanie na Bitcoiny, może już niedługo okazać się większe niż na Lightning Network. Koń telegrafii, tutaj mamy informację o koronawirusie, ale troszeczkę od innej strony, a więc Widzimy, że pracownicy Coinbase'a, jeżeli nie muszą podróżować do pracy, a właśnie Brian Armstrong wysłał takiego tweeta do 300 tysięcy followersów, czyli osoby, które śledzą właśnie Coinbase'a, że niektórzy pracownicy tej firmy zaczną pracować z domów po prostu. Nie będą musieli się pojawiać. Firmie przez kolejne dni. Chyba też Amazon wychodzi z podobną informacją. No na pewno nie do pracowników hurtowni, pewnie, którzy przygotowywują nasze paczki do tego, żeby dojechały na miejsce. No bo nie wszędzie mamy oczywiście roboty, ale ci pracownicy, którzy właśnie mogą zostać w domu na czas koronawirusa, może warto zastanowić się nad tą opcją. Just in case. Decrep i kolejna informacja mówi nam o Kyber. Network, a więc Coinbase Effect, czyli efekt Coinbase'a nadal tutaj występuje. W przypadku, na przykład, Kyber Network, dowiedzieliśmy się wcześniej, że zostanie dodany do Coinbase'a i po 50 centach tej kryptowaluty, przed oczywiście tą informacją, wzrosła o 65%, praktycznie do można tutaj powiedzieć 80, tak, 80 centów. Na sekundę. Także widzimy, że niektóre kryptowaluty, które jeszcze się dodają do Coinbase'a, mają ten taki właśnie efekt Coinbase'owy, ale chwilę później już widzimy, że tutaj Kyber Network wraca do cen prawie, prawie sprzed dodania się do Coinbase'a. Także jeżeli będziecie słyszeć o nowej kryptowalucie, która się dodaje na przykład do Coinbase'a. No, to może to oznaczać właśnie taki ten efekt Coinbase'owy, jak to tutaj nazywamy. Na przykład, Tezos też wzrósł o około 14-20% w momencie dodania, ale 24 godziny później już aż te wzrosty nie były takie duże. Także można grać po takie wydarzenia. Tutaj, Decrypt to zaznacza. The Block i kolejna informacja jest o tym, że Facebook. Nie do końca będzie się skupiał teraz nad Librą, tym projektem, który był do tej pory. Bardziej tutaj będzie skupiony na nowych, powiedzmy, aktywach, które będą zdigitalizowane na ich platformie i połączone z walutami, takimi jak dolary i euro. To jest bardzo ciekawe, że nie idą tylko w kierunku Libry, a bardziej kładą nacisk, jeżeli chodzi o Facebooka, na właśnie takie cyfrowe tokeny, które będą tutaj spegowane, to znaczy no, połączone razem z dolarem czy euro. To jest ciekawe. Jeżeli byście śledzili ostatnio Facebooka, to pan Soros uważa, że Facebook współdziała na przykład z administracją Donalda Trumpa. I tam też powinna się osoba główna zmienić. <noise> Czyli oczywiście chodzi o Marka Zuckerberga. Tak jak teraz widzimy, co się dzieje z Twitterem, czyli z Jackiem Dorseyem, żeby czasami się nie okazało, że przed wyborami na przykład osoby, które kandydują już nawet na Twitterze nie będą mogły się wypowiedzieć, bo to do tego doprowadzi prawdopodobnie. Po prostu cisza wyborcza na parę miesięcy przed wyborami, no bo o większości prawdy usłyszycie w tych mediach, które należą do pewnie jednego podmiotu, można tak stwierdzić, jeżeli chodzi o tą konsolidację mediów na całym świecie, no ale to jest ciekawe, to jest ciekawe, zobaczymy, czy tutaj Facebook też tutaj się coś zmienia, w tym przypadku i jeżeli chodzi o Marka Zuckerberga i, i nie do końca z Librą teraz będą tutaj współpracować, tylko jeszcze oprócz tego będą tutaj wydawać nowe tokeny, nie do końca związane z librom, a na aktywach zdigitalizowanych, czyli cyfrowych tokenach Związanych z dolarem i euro. To no, jest ciekawe. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. News BTC dodaje nam też nieciekawą informację, jeżeli chodzi o wolumeny na CME, bitcoina. Też tutaj są na coraz to niższym poziomie. No i tutaj jest zastanowienie, czy bitcoin jest takim safe haven w stosunku do globalnych marketów. Na przykład, Alex Kruger dodaje informację. Że BTC, CME, wolumeny niestety spadają do najniższych w ostatnim czasie? Czy to jest panika? No, z jednej strony się zastanawiamy, właśnie jak będzie reagował Bitcoin na to, co się dzieje na światowych giełdach, czy powiedzmy, wydarzeniach, bo jeżeli złoto idzie w górę, zawsze oczekiwaliśmy tego, żeby Bitcoin też w tym samym czasie szedł w górę, bo nazywaliśmy to cyfrowym złotem i Miejmy nadzieję, że to się też będzie powtarzać w przyszłości. Za to Brian Armstrong dodał na Twitterze informacje, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na globalnym markecie i właśnie te obniżki procentowe w Stanach Zjednoczonych tutaj właśnie kryptowaluty i Bitcoin będą sobie radzić świetnie w stosunku do tych wiadomości, które się dzieją poza rynkiem krypto. Także sprawdzimy za parę tygodni dokładnie, co tutaj się dzieje ze złotem. Z kryptowalutami i innymi aktywami. A tym bardziej, że jesteśmy już niedaleko czego dokładnie tutaj mamy. Halvinga Bitcoina. 63 dni zostały. Zobaczmy dwie godziny temu. Tak, to będzie nadal 63 dni w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek. Bardzo możliwe, że po godzinie, powiedzmy 15 dzisiejszego dnia, już będzie 62 dni. O, powiedzmy, że tak. Także. Niedużo nam zostało oczywiście do bitcoina halvingu i tutaj się dowiemy wiele więcej, jak sobie bitcoin radzi podczas halvingu, co się wydarzy do końca roku. No i czy 2021 rok będzie o wiele lepszym rokiem niż 2020. To się okaże już niedługo. Bitcoin z kolei dodaje nam informację o tym, że prawie połowa bitcoinów nie poruszyła się przez ostatnie dwa lata. 42% bitcoinów dokładniej. Więc co to oznacza? Albo ktoś wierzy, w bitcoiny, albo to 42% tych Bitcoin hodlerowców nie ma dostępu do bitcoinów. No nie, raczej to drugie jest mniej prawdopodobne, oczywiście, ale widzimy, że hodlowanie, niektórym się tutaj, no powiedzmy, opłaca, albo przynajmniej ta wiara, w którą wierzą przy hodlowaniu Bitcoina, na tyle jest skuteczna, że przez ostatnie dwa lata hodlują właśnie. Bitcoina. Nate Madry dodał właśnie takiego tweet'a, gdzie mamy na taką turkusową albo jasno-niebieską linię 2 lata. To jest to właśnie 42%. Zobaczmy, czy mamy coś więcej niż 2 lata. 3 lata mamy, też nieźle. Gdzieś pewnie w granicach 30%. 4 lata ponad 20%. 5 lat, no tutaj będziemy poniżej. Wydaje mi się 20%, ale też nieźle, także widzimy, że wiele bitcoinów nadal są przetrzymywane mimo tego, cokolwiek się dzieje, to i tak hodlują tutaj te osoby, albo niektóre po prostu nie mają już dostępu do mniejszej na pewno ilości. I jeżeli chodzi o sprawę sądową z Miami pomiędzy Craigem Wrightem a Iron Claymanem tutaj dowiemy się, że będą sprawdzać autentyczność tego nowego Trastu, który się pojawił i prawdopodobnie też sprawdzą Jimmy'ego Wena, albo Wina, dokładnie to się tak wymawia, no, Guggen się pisze, ale Jimmy Win, dokładniej się go czyta, co dokładnie w tym wypadku ma ta osoba do przedstawienia. Nie wiem, czy oni czasami nie mylą osoby o nazwie Yugen, który też jest z tej sprawy sądowej, także zobaczymy, czy to chodziło o Jimmy'ego Wina, czy Newgena zupełnie inną osobę związaną właśnie z tym trastem, także będziemy tutaj obserwować w kolejnych dniach, no i będą sprawdzać autentyczność albo prawdopodobieństwo, że ten trust numer 3 jest prawdziwym trastem, już niedługo powiedzmy, w przeciągu paru dni dowiemy się, odpowiedź od strony Krega Wrighta, a tak naprawdę główne posiedzenie kolejne, które jest zapowiedziane jest na czerwiec, ale w międzyczasie oczywiście jest tutaj. Rozmowa pomiędzy stronami, i do czerwca będą pewnie tutaj wszystkie te, powiedzmy, informacje przedstawione. Ktoś tutaj się dzisiaj zapytał, dlaczego Bitcoin Cash pojawiły się takie mocne wolumeny, i ktoś tutaj na Reddicie też odpowiedział, też miał podobne pytanie. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, które padło dzisiaj, ale widzimy, że niektóre z giełd Bitcoin Cash po prostu podawały bardzo mocne wolumeny. Tam gdzie się odbywa wash trading najprawdopodobniej, więc jedna z tych giełd to jest TokTok, Tok, na której właśnie odbyło się zobaczmy, 25 miliardów dolarów dziennego wolumenu. Prawdopodobnie to jest Wash trade, jak tutaj zauważają, bo po prostu TokTok Tok podaje takie informacje, co jest specjalnego na temat tej giełdy, no nie za bardzo możemy się tutaj dowiedzieć wiele z tych tutaj podpowiedzi, ale po prostu bardzo prawdopodobne, że to jest no, zawyżona informacja o tej giełdzie, ile tak naprawdę było wolumenu na tej giełdzie, czy to był wash trade, czy nie, może dowiemy się jutro innych informacji, ale na dzień dzisiejszy widzimy, że Tok Tok ta giełda miała naprawdę no, kolorowe. Statystyki w ostatnich 24 godzinach na Bitcoin Cash. Na medium możemy przeczytać o tym, że COS ponownie się uruchamia. Ta giełda, która 7 stycznia zamknęła się bardzo szybko dla inwestorów, niby tutaj te kwoty czy kryptowaluty zostały zwrócone inwestorom, ale na nowo się otwiera nawet z opcją dźwigni razy 100, która będzie tutaj otwarta przez grupę inwestorów profesjonalnych, traderów. Finansowych specjalistów, dzięki też współpracy z HX Hubem, no tutaj będą współpracować i jeszcze raz działać. Nawet tutaj mamy roadmapę y na kwartał pierwszy 2020 roku. Ja bym po prostu tylko uważał zawsze, jeżeli chodzi o otwarcie na nowo jakiejkolwiek giełdy, bo wiemy, co się zdarzyło chyba z. Giełdą z Nowej Zelandii. Też otworzyła się na nowo. Chwilę później już jej nie było. Także pamiętajmy. Ze spokojem podchodzimy do giełd. Okej, okay, kolejna wiadomość. Bitfinex. To już wczoraj mieliśmy, albo Bitfinex. 46 par. Dokładnie znika 6 marca z tej giełdy. I też dowiadujemy się, dlaczego, czyli sprawdzili swoje statystyki. Przez ostatnie 6 miesięcy, chyba tutaj się dowiadujemy. I tak, te, które miały najmniejsze zainteresowanie w ostatnich 6 miesiącach, znikają z giełdy, te pary może nie do końca wszystkie kryptowaluty, ale właśnie te pary z niską płynnością albo z mniejszym zainteresowaniem na Bitfinex. Tutaj byście musieli wejść na oficjalną informację z Bitfinexa, które dokładnie kryptowaluty znikają z tej giełdy. Koń telegrafii, to tutaj dowiemy się, że Walmart dołącza do innych siedmiu ważnych firm w projekcie Hyperledger, czyli widzimy, że też ostatnim takim nabytkiem jest Walmart, który jest zainteresowany tą technologią. Sam Walmart już w 2018 roku był tutaj, powiedzmy, zainteresowany też patentami w przypadku blockchaina, płatności, wysyłki i można powiedzieć łańcuchu dostaw. Więc, no, to jest nowe zainteresowanie się hyperledgerem z tej strony. Więc też trzeba zainteresować się samym projektem. Dlaczego? I dajcie znać, czy ktoś z was. Interesuje się Hyperledgerem na takim stopniu, żeby nam wytłumaczyć w dwóch prostych zdaniach, dlaczego Hyperledger jest lepszy od innych blockchainów. Kolejną informacją jest to, że Warren Buffett też na tych ostatnich spadkach na giełdzie traci około 28 miliardów dolarów, czyli Berkshire Hathaway no, w granicach 28 miliardów dolarów stracił w jeden tydzień, czy powinien trzymać bitcoiny. Pewnie można to powiedzieć, że to powinna być jedna z opcji Warrena Buffetta. Nawet Peter Schiff też tutaj jest wymieniony, który dodał, że Gold wzrósł o 27 dolarów w jeden dzień do 1640 i to jest nowy siedmioletni rekord. Zobaczmy, którego to było dodane 21 lutego, także dużo wcześniej. I co osiągnie pierwszą cenę. 3000 dolarów. Czy złoto, czy bitcoin? <laughs> to jest ciekawe, więc nie odpuszcza. Widzę, że złoto 3000 dolarów będzie dużo lepszą odpowiedzią, bo tutaj 69% zagłosowało, że gold dojdzie do 3000, niż 31% że bitcoin spadnie do 3000. No to jest powiedzmy ciekawe, ciekawe porównanie. No i zobaczmy. A Team Draper chce, żeby Bitcoin stał się narodową walutą Stanów Zjednoczonych. Także Team Draper też nie odpuszcza. I dlatego z darmowym 5G, które będzie w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie w przyszłości, powinni wziąć pod uwagę też Bitcoina. Więcej dowiecie się w tym artykule. Dalej mamy BitHub, blockchainowe innowacje w motoryzacji. Zobacz, co szykuje Porsche. Czyli Porsche i Blockchain w jednym stali domku. Dalej, BitHub. Rynek złota, jak pokonać jego ciemną stronę. Kolejnym artykułem jest Kryptowaluty w Niemczech oficjalnie jako instrument finansowy też na BitHubie. Też przeczytamy o wzroście Bitcoina o 9 milionów procent. Wszystko przez nadchodzący kryzys finansowy. CZ z Bain o tym mówi. Jeżeli wydarzy się jeszcze jeden kryzys finansowy, no to 9 milionów procent czeka nas na Bitcoinie. Komparik Bitcoin odbija od 8,5 tysiąca, a czyli z przyoporze trading 3 marca 2020 roku. Kolejnym artykułem jest komparik. Bitcoin ma ugruntowaną pozycję. Jest traktowany jak cyfrowe złoto przez inwestorów. Też Bitcoin wartościową niematerialną Ukraina definiuje Kryptowaluty, czyli bitcoin jest wartością niematerialną, dokładnie można przeczytać. Na komparyk z rynku kryptowalut w 3 lata zniknęło 10 miliardów dolarów, twierdzi raport KPMG. Chodzi o kradzież kryptowalut za pomocą hakerów. Właśnie przez te lata bitcoin.pl prezes NBP nie jest już wiarygodny w kwestii swoich prognoz dotyczących inflacji. I jeszcze tutaj mamy, Cointelegraph traci aplikację z newsami w Google Play. Czy to jest jakaś forma walki? Nie wiemy, bo na przykład Google nie skontaktowało się ponoć z Cointelegraph w sprawie swojego ewentualnego planu usunięcia aplikacji. Portal próbował uzyskać jakieś informacje do giganta, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi w momencie publikacji newsa na swojej stronie. Czyli nie wiemy tak naprawdę, dlaczego Cointelegraph i ich aplikacja została usunięta z Google Play. Wiemy też oczywiście, że też Google Play nie po raz pierwszy uderza w kryptowaluty. Wcześniej był to Metamask. No ciekawe, ciekawe dlaczego. A my przejdźmy może do polskich youtuberów. Na sam koniec Mike Satoshi. Justin Sun niszczy Steam przy pomocy giełd. Ripple musi sprzedawać XRP, Elon Musk i Doge więc Elon Musk ostatnio też reklamuje Doja. <laughs> to jest ciekawe. Dalej też kryptokamikadze, kryptowalutowy raj, gangsterów, czy normalny biznes, Steam, TRX. Kolejnym jest kryptoraport, historia pieniędzy, jak powstał Bitcoin. Piotr Misurek. podsumowanie lutego w krypto. Tygodnik kryptowalutowy i tam się pojawił Oprócz tego Patryk Kempliński i chyba Mike Satoshi, z tego co tutaj widziałem. FX Max i co już po dramacie? Kupuj tani nie będzie. No chyba, że będzie. <laughs> FX Max. Dalej, chwil konieczny, strategie inwestycyjne na nadchodzący kryzys. Jarząbek, czy powody do całkowitego wyjścia z czego? Zobaczmy, z rynku. Kolejnym jest encyklopedia kryptowalut, analiza rynku, 11 tysięcy dolarów za BTC, BitBay czy Binance, odpowiedzi do filmu o altcoinach. I na samym końcu mamy Instytut Kryptografii. Filka opowiada o zagrożeniach dla Twojej wolności. Tutaj więcej na ten temat się dowiemy. Przejdźmy do dosłownie na parę komentarzy. A więc mamy Elona Jobsa. Dzięki Feni, nie ma problemu. Bolek F, nagraj równoznaczne odcinki o dolarach, które są wykorzystywane do największych zbrodni tego świata. Zobacz, co wyjdzie. Wiesz, co wyjdzie: że BTC to nie tylko złoto, ale czyste złoto w porównaniu do dolców i to brudnych. Wpadasz w paranoję. Z odcinka na odcinek coraz bardziej liczysz, że odkryjesz jakąś nieprawdopodobną historię z Binance, a to tylko zwykła giełda, jak każda, która ma za uszami. Odpuść nieco bo to zaczyna być śmieszne, Bolek. Ja odpowiedziałem w bardzo prosty sposób. Bolku, kuknij na film przed zamknięciem BitMarketu. Też podobne komentarze leciały. Niech i Binance będzie kolejny rok. Życzę Ci tego z całego serducha. To i tak nie odbierzesz jednego, że nie trzymamy krypto na giełdach. Chyba, że coś ominąłem. Pozdro, lolku. <laughs> Także pozdrawiamy Bolka. No i pewnie tak, pewnie masz rację, Bolek. A niech, niech i tak będzie. Matixer, Piotr Kubiak, wypowiadał się o szczytach po 180 dniach od halvingu, więc przełom 2021 22 roku dzięki. Także wiemy, kiedy dokładnie będzie szczyt. Dalej on. Jak dojdzie do hardworka, to powstanie Steam Classic i Steam na tronie. Steam i BSV to dwie najlepsze projekty na rynku. Czy to jest prawda? Okaże się w przyszłości. Maćkiewicz, <grym> XRP. He he he. Co to za shitcoin, to kanał Shiluje BTC, a coś te wzrosty marne. Bo zobaczymy. Zobaczymy kolejny tydzień, jak się przedstawi tutaj w Bitcoinie i w kryptowalutach. Jak myślicie, jak będziemy wyglądać w okolicach Halvingu? Dajcie znać, czy to będzie 14 000, 10 000, czy 6 000. Jestem też ciekaw. KryptoDziadek, drogi Feniksie, lubię Twój kanał, dlatego mam nadzieję, że odrodzi się z popiołów, bo zapewne spłonąłeś ze wstydu po tym, jak obraziłeś hashgraph, nazywając go blockchainem. Mój felieton pokazuje właśnie to, jak bardzo się różnią. Krypto dziadek, także zapraszam na felieton KryptoDziadka. No i faktycznie, jeżeli to e, pomyliłem się w tym wypadku, e, co do e, powiedzenia, chyba kiedyś też powiedziałem na... IT blockchain, i potem od razu szybko bardzo się poprawiłem, e, oczywiście. No ale gdzie jest dzisiaj IOTA? Miejmy nadzieję, że Hashgraph, e, bo Hashgraph bardziej nie wyląduje tam, gdzie e, IOTA. Ale na pewno, jeżeli dodasz linka do Felietonu, pod tym filmem kuknę sobie na niego i sprawdzę, jak tam sobie Hashgraph radzi. Ostatnio i, i napiszesz o wadach. Jakie widzisz wady tego. Projektu. Muniofix wychodzi na to, że Binance, Kuobi i Polonek to typowe skamerskie giełdy. Chińczyki okradające na Maxa. CZ to Cwaniaczek i koleżka Sana. Dzieci się cieszą, jak Chińczycy ich robią. Oj, po prostu takie super giełdy, bo lewara biedakom oferują i pomocy nie z tej ziemi. Obudźcie się, Muniofix. <laughs> Też ciekawa wypowiedź. No, w takim bądź razie. Król Pig jest jeszcze na koniec. Te predykcje o BTC za 1 milion nic nie są warte. To zależy ile będzie wart 1 milion dolarów. Dziś Mercedes S560 Lang kosztuje w salonie 158 tysięcy euro, co daje 20 bitcoinów. Za 1 milion, czyli około. 900 tysięcy, można kupić 5,7 takich Mercedesów. Jeśli za dwa lata, za jeden BTC będzie można kupić jeden Mercedes 560 Lang, to będzie super interes. Jak komuś nie podobają się Mercedesy, to niech sobie przeliczy na uncje złota, na przykład big macki, albo na średnie pensje. Tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo nie wiemy jak będzie wyglądał dolar <grym> za... Niedługi czas. Także dziękuję król, dziękuję innym za komentarze. Ja wracam do swoich wakacji. <grych> Życzę Wam wspaniałego dnia. I pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.